Załóżmy, że mamy układ równań różniczkowych liniowych jednorodnych, czyli no układ takiej postaci, że y1 prim równa się a1 1 od t razy y1 plus tak aż do a1 n od t razy yn i tak aż do yn prim równa się an1 od t razy y1 plus aż do ann od t yn. Załóżmy też, że mamy n rozwiązań tego układu równań y1 od t postaci y1, 1 od t, y2, 1 od t, aż do yn, 1 od t. No i tak aż do yn od t, które też jest no, z wektorem funkcji y1 n od t, y2 n od t, aż do yn n od t. Wówczas, jeśli wyznacznik takiej macierzy właśnie stworzonej z tych, której kolumnami są po prostu jakby kolejne te y, i od t, jest różny od zera dla każdego t należącego do przedziału od a do b, to mówimy, że te rozwiązania y1 od t, y2 od t, aż do yn od t tworzą układ fundamentalny tego układu jednorodnego. Ten wyznacznik zapisuje się też często jako w od y1 od t, y2 od t, aż do yn od t i nazywa się Wrońskianem tego układu od Józefa Marii Hene Wrońskiego, polskiego matematyka, fizyka, no i nie tylko, a który właśnie no, między innymi opracował właśnie ten Wrońskian. Tę macierz tutaj właśnie, macierz tych rozwiązań y1, y2 i tak dalej, często się to oznacza jako duże y od t i wtedy właśnie możemy napisać, no po prostu ta macierz musi spełniać taki warunek, że macierz pochodnych funkcji y i od t jest równa a od t razy y od t, gdzie a od t to jest macierz po prostu tych współczynników naszych a1, 1 od t, a2, 1 od t i tak dalej. A y od t, no to jest po prostu właśnie ta nasza tutaj macierz. Ok, więc mamy tutaj taki przykład. Mamy funkcję y1 od t równą e do minus 3t, e do minus 3t. y2 od t równa się e do minus 4t, 2 e do minus 4t. No i mamy układ równań y' równa się, no taka macierz, minus 2, minus 1, 2, minus 5 razy wektor właśnie y. No i chcemy sprawdzić, że funkcje y1, y2, czy te funkcje stanowią układ fundamentalny tego układu równań. No to po pierwsze musimy sprawdzić, czy w ogóle są jego rozwiązaniami. Więc nasze y1' to by było, no co, pochodna z tej funkcji. No to pochodna z pierwszej współrzędnej to minus 3e do minus 3t. No i z drugiej dokładnie to samo, bo to jest dokładnie to samo. Natomiast y2' no to będzie minus 4e do minus 4t i minus 8e do minus 4t. No dobra, no to jeśli nałożymy tutaj na macierz minus 2, 2, minus 1, minus 5, nasz wektor pierwszy e do minus 3t, i e do minus 3t. A właśnie, a możemy od razu wymnożyć przez całą macierz y od t, czyli tutaj dopisać też ten drugi wektor e do minus 4t, 2 e do minus 4t. I jeśli wynikiem będzie macierz właśnie złożona, której kolumnami będą do te dwa wektory, to wtedy rzeczywiście to są rozwiązania tego układu równań. No to zobaczmy, tutaj w pierwszej kolumnie, w pierwszym wierszu pierwszej kolumnie będziemy mieć minus 2 razy e do minus 3t, minus e do minus 3t, to dostajemy minus 3e do minus 3t i to się na razie zgadza. W drugiej wierszu to by było 2e do minus 3t, minus 5e do minus 3t, to minus 3e do minus 3t, też się zgadza. Teraz druga kolumna. Minus 2 razy to, minus 1 razy 2 razy to, no to minus 2, minus 2, minus 4, e do minus 4t. No i to też się zgadza. No i ostatnia, 2 razy e do minus 4t, minus 10 razy e do minus 4t, to będzie minus 8, e do minus 4t. I też się zgadza. Więc tak, to są rozwiązania naszego układu równań. No to teraz musimy tylko sobie napisać nasz tutaj Wrońskian. Więc co? Więc to po prostu będzie e do minus 3t
e do minus 3t. Tutaj, tutaj było e do minus 4t. I 2e do minus 4t. No i teraz chcemy policzyć nasz wyznacznik. No to co? No to to po prostu to razy to, to będzie 2e do minus 7t minus e do minus 7t. I to się po prostu równa e do minus 7t. No i to dla każdego t należącego do rzeczywistych jest różne od zera. Więc tak, więc te nasze funkcje rzeczywiście tworzą układ fundamentalny tego układu jednorodnego. Jeszcze jeden przykład. Teraz mamy takie funkcje. Y1 od t to jest 3 minus 2, 2 razy e do minus 2t. Y2 od t to jest 1 minus 1, 1 razy e do t. No i y3 od t jest równe 1 minus 1, 0 razy e do 3t. I mamy układ y' równa się, macież, minus 8, 6, minus 6, minus 11, 9, minus 6, minus 2, 2, 1 razy y. No i znowu, chcemy sprawdzić, czy to jest układ fundamentalny na liczbach rzeczywistych. No to najpierw sobie sprawdźmy, czy to są rozwiązania. Więc co? Więc po prostu będziemy mieć tak, będziemy mieć ta macierz, minus 8, 6, minus 6, minus 11, 9, minus 6, minus 2, 2, 1. No tutaj chyba się nie wycwanimy, musimy po prostu napisać 3e do minus 2t, minus 2e do minus 2t, 2e do minus 2t, tutaj po prostu e do t, minus e do t i e do t, a tutaj jeszcze e do 3t i minus e do 3t, bez minusa tutaj, i 0. No i mnożymy i sprawdzamy, co nam wyjdzie. Aha, właśnie, nasza macierz y' to będzie co? No to, to po prostu musimy tutaj y' od t, no to pochodne. No to tutaj tak naprawdę minus dwójka spada i się mnoży, więc to będzie minus 6e do minus 2t. Tutaj będzie 4e do minus 2t. Tutaj będzie minus 4e do minus 2t. W tym drugim o, po prostu zostaje e pochodna z e do t, to dalej e do t, więc będzie e do t minus e do t i e do t. No i tę ostatnią przeniosę już tutaj. No i tutaj trójka będzie spadać, więc po prostu się zrobi 3e do 3t minus 3e do 3t, a tutaj 0 dalej. To sprawdźmy, czy tutaj wyjdzie nam to, co trzeba. W tym pierwszym będziemy mieć minus 8 razy 3e do minus 2t to minus 24e do minus 2t. Potem minus 11 razy minus 2 to plus 22. Minus 24 plus 22 to minus 2e do minus 2t. I minus 2 razy 2e do minus 2t to minus 4e do minus 2t. To ostatecznie minus 6e do minus 2t. No więc to się zgadza. Drugi wiersz teraz z tego i pierwsza kolumna. 6 razy 3 to 18, plus 9 razy minus 2 to minus 18, więc się zeruje. I plus 2 razy 2, 4e do minus 2t. I to też nam się zgadza. No i ostatni wiersz. Minus 6 razy 3 to minus 18, minus 6 razy minus 2 to plus 12 to minus 6. I plus 1 razy 2, czyli plus 2, minus 6 plus 2, minus 4e do minus 2t. Też się zgadza. Teraz druga kolumna tutaj, minus 8, minus 11 razy minus 1 to plus 11, czyli plus 3 i minus 2, 3 minus 2 to 1, czyli e do t, to się zgadza. Drugi wiersz, 6 minus 9 plus 2 to jest minus 1, minus 1 e do t, też się zgadza. No i ostatnia, no jest ostatni wiersz. Minus 6 razy e do t, to minus 6 e do t. Minus 6 razy minus 6 minus e do t, to plus 6 e do t i to się kasuje. I zostaje nam 1 razy e do t, czyli e do t. Czyli ostatnie też się zgadza. No i ostatnia kolumna. Minus 8, minus 11 razy minus 1 to plus 11, czyli 3. I minus 2 razy 0, no to dalej 3 e do 3t i to się zgadza. Drugi wiersz, 6 minus 9 plus 0, 6 minus 9 to minus 3 e do 3t
I to się też zgadza. No i ostatnie. Minus 6, plus 6 i plus 0 to jest 0. I to też się zgadza. Więc ok, to są rozwiązania tego układu równań. No to teraz jeszcze sprawdzamy, czy stanowią układ fundamentalny. No to w takim razie robimy, znowu bierzemy tę naszą macierz tutaj. A żeby już się nie rozpisywać, to ją po prostu skopiuję. A, prawie się uda. Tak, i tutaj ma tego nie być, tu ma tego nie być, a tu ma być e do 3t. No i chcemy po prostu wyznacznik jej policzyć. Macierz 3 na 3, więc metoda Sarrusa. Więc najpierw ta pierwsza linia, tak, potem ta i to, i potem to i to, no a potem będzie w drugą stronę, czyli tako będziemy liczyć. Potem tako, razem z tym, no i potem będzie to, razem z tymi dwiema. Więc tak, więc tutaj najpierw 3e do minus 2t razy minus e do t razy 0, to jest 0. Dalej, minus 2e do minus 2t razy e do t i, no dobra, to może napiszmy, plus minus 2e do minus 2t razy e do t. I dalej razy tutaj e do 3t. Następnie jeszcze plus 2e do minus 2t razy minus, a to nie jest minus, to jest e do t. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby te kreski rysować, bo teraz wygląda jak minusy, no ale już trudno. Czyli to było to razy to i razy e do minus, 3, minus e do 3t. Tak, bo tutaj było właśnie w naszej macierzy e do 3, minus e do 3t. Dobra, i teraz odejmujemy, czyli w drugą stronę, czyli e do 3t razy minus e do t i razy 2e do minus 2t. Dalej minus, kolejne to tutaj jest minus e do 3t razy e do t i razy 3 e do minus 2t. No i w ostatnim będzie minus 0, bo tu mnożymy przez 0, więc to znika. No dobra, no i uporządkujmy to teraz. Po pierwsze tutaj, jaki wyjdzie znak? Wyjdzie znak minus, liczba będzie 2, a e będzie do minus 2t plus t plus 3t, minus 2t plus 4t, e do 2t. Dalej tutaj będzie minus 2 i też e do... Tutaj powinien być plus, nie wiem czemu, nie, tu, nie, dobrze, dobrze. Minus 2t plus t plus 3t, to też będzie e do 2t. Dalej, tutaj mamy dwa minusy, więc się zrobi plus. 2, e do też 2t. No i tutaj też dwa minusy, więc też plus. 3, e do 2t. No i co nam z tego ostatecznie wyjdzie? No to się z tym kasuje, a tutaj minus 2 e do 2t plus 3 e do 2t to jest po prostu e do 2t i to dla każdego t jest różne od zera, więc w takim razie dostajemy, że tak, że to jest układ fundamentalny naszego układu jednorodnego. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.